Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks i witam Was gorąco w czwartym tutorialu projektu Halloween. W tym roku w projekcie Halloween w każdy weekend, piątek, sobota, niedziela pokazuję Wam swoje pomysły i swoje tutoriale na charakteryzacje halloweenowe. Dzisiaj znowu postanowiłam zająć się charakteryzacją, pomysłem, który kiedyś już realizowałam i tym razem jest to klasyczny wampir. 2 lata temu zrealizowałam wampira w stylu serialu Buffy po strach wampirów. Dzisiaj, jeśli chodzi o wygląd mojej wampirzycy, połączyłam trochę tamten koncept z takim konceptem klasycznym, czyli czarne włosy z taką charakterystyczną dla Drakuli linią włosów. Jest też full glam, czyli czerwone usta, kreska na oku i naszyjnik, który oczywiście również namalowałam. I w przeciwieństwie do tego wampira, którego robiłam 2 lata temu, nie użyłam tu żadnych efektów specjalnych. W tamtym przypadku był wosk, z którego ulepiłam brew. Tym razem wszystko załatwiłam malowaniem i konturowaniem. Mam nadzieję, że taka opcja też Wam się spodoba i oczywiście czekam na Wasze opinie w komentarzach. A propos komentarzy, to w zeszłym tygodniu zadaliśmy Wam razem z moim gościem Dakanem pytanie o to, jaka charakteryzacja w filmie najbardziej Wam się podobała. I oto część Waszych odpowiedzi. Najlepsze charakteryzacje były w Piratach z Karaibów. Kocham, jak wygląda Johnny Depp i jego postać. Bardzo lubię charakteryzację szalonego kapelusznika z Krainy Czarów oraz Lorda Voldemorta z Harry'ego Pottera. Mi się bardzo podobała charakteryzacja Michaela Jacksona z teledysku Thriller, gdy został zamieniony w wilkołaka. A dzisiaj chcę Was zapytać o Wasz ulubiony film lub książkę o wampirach. Ja osobiście ubóstwiam wywiad z wampirem, jestem ciekawa, jakie będą Wasze typy. Kochani, nie zapomnijcie również o konkursie halloweenowym, w którym co tydzień wyłaniam jednego zwycięzcę, który zgarnia nagrodę tygodnia. A jaka to nagroda, dowiecie się z moich relacji na Instagramie. Oznaczam je również jako wyróżnione relacje. Wystarczy, że zrobicie charakteryzację, umieścicie na Instagramie zdjęcie i otagujecie PH Freaks. I chyba wystarczy tego gadania, przejdźmy do malowania. To nam lepiej wychodzi. I tak, pierwsze co musiałam zrobić, to dosyć szczelnie zakamuflować swoje brwi. I teraz dzieje się magia, kiedy już to zrobiłam, nakładam podkład. Podkład wybieram bardzo jasny, ale nie biały. Ja wybrałam akurat podkład w kroplach Total Drop Control z NYXa. Jak widzicie, niewiele go trzeba, żeby pokryć naprawdę dużą powierzchnię w szybkim czasie, dlatego to jest ogromny plus. I nakładam go na całą twarz, szyję i część dekoltu. Kiedy już sprawę podkładu będę miała załatwioną, założę sobie szkła kontaktowe, a pod oczy nałożę korektor. Ten mega kryjący i bardzo jasny korektor to Tarte Shape Tape w kolorze Fair Neutral. I on właśnie wylądował pod oczami, na powieki jako baza i na kości obojczykowe. Teraz utrwalam wszystko wciskając puder transparentny. Teraz biorę kółeczko do konturowania z Vibo i wybieram z niego najciemniejszy kolor, żeby namalować taką jakby nową linię brwi, wszystkie linie mimiczne. Nadaję w ten sposób zupełnie nowy wyraz twarzy. Oczywiście, żeby to w miarę autentycznie wyglądało, musimy brać pod uwagę też swoje naturalne linie mimiczne, dlatego stroję czasami głupie miny i tymi właśnie liniami się sugeruję. Kiedy mam już wszystko mniej więcej wyrysowane, cieniuję wszystko, tym razem używając suchych produktów do konturowania. A żeby jeszcze wszystkie te zmarszczki i wgłębienia właśnie pogłębić, używam bardzo ciemnego brązowego cienia. Podkreślam również nozdrza i linie mimiczne przy nosie. No i nie mogę również zapomnieć o tym, żeby na mojej, no bądź co bądź pulchnej twarzy podkreślić kości policzkowe i sprawić, żeby ta twarz była taka lekko zapadnięta. To samo tyczy się kości obojczykowych, których no naturalnie u mnie prawie nie widać, a muszę sprawić, żeby było je widać. Wykonturowane wszystko już mniej więcej mamy. Teraz biorę kremowy, bardzo jasny korektor. I do tych cieni, które już mam, dokładam kontrę w postaci po prostu jaśniejszych punktów.
Różowym cieniem podkreślam okolice oka, pod okiem w wewnętrznym kąciku i troszeczkę górną powiekę również. Dodam jeszcze trochę rozświetlacza, będzie to Away We Glow z NYXA w kolorze Zoned Out, czyli jest to taki chłodny, niebieski rozświetlacz, gdyż uznałam, że w policzkach będzie mu się odbijać temu mojemu wampirowi jednak światło księżyca. Następnym krokiem jest mocna, dramatyczna kreska eyelinerem. Ja używam eyelinera Tattoo Liner z Kat Von D, ale tak naprawdę nada się każdy eyeliner, byle był precyzyjny. Moja kreska jest dosyć gruba, ostro zakończona zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym kąciku. Dostosowuję ją do swojego kształtu oka, tak żeby patrząc na wprost, po prostu kreska się za bardzo nie załamywała. Czarnym cieniem odrobinę rozmiękczam brzegi tej kreski. Ciemnym brązem z kolei wykańczam dolną powiekę, a na sam koniec jeszcze na oczy przykleję rzęsy. Jeśli chodzi o usta, to tutaj po kolei powędrowała czarna konturówka, błyszczyk z NYXA Shimmer Down w kolorze 08 Plamin. Ponieważ uznałam, że jest zbyt jasny, a raczej za mało czerwony, wymieszałam go na ustach jeszcze z błyszczykiem Butter Gloss w kolorze Cherry Pie. A następnie przykleiłam jeszcze do tego błyszczyka czerwony brokat. Założyłam już perukę, żeby wyrysować linię włosów. Tak jak mówiłam, inspiracją był tu klasyczny obraz Drakuli. I teraz przechodzę już do namalowania naszyjnika, inspirowanego oczywiście takim gotyckim naszyjnikiem z rubinem. Całość maluję farbami wodnymi, a na koniec dodaję jeszcze cień, oczywiście brązowym cieniem do powiek. Zbliżamy się już, kochani, do końca. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się oczywiście jutro. Bądźcie koniecznie. Do zobaczenia i buźka! Czarnym eyelinerem jeszcze wykańczam uszka. Po miałkliwych obradach bardzo surowe jury przyznało tytuł Kot YouTube 2018, który zdobywa Dorota Sapczyńska-Pilosz. Mówicie, że się nie spodziewaliście, ale ja się naprawdę podwójnie nie spodziewałam, bo przede wszystkim nie spodziewałam się w ogóle, że będzie taka kategoria. No jest mi niezmiernie miło, że mój film został doceniony, szczególnie przez takie jury, na pewno niezwykle wybredne. Tak, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również mojemu mężowi, bez którego ten film by nie powstał, bo jest jakby drugą częścią mojego całego kanału, mojej twórczości. I tak, bardzo się cieszymy, że akurat ten film został doceniony i jeszcze właśnie przez koty, bo tak i już. Dziękuję bardzo.